Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsza audycja, postaram się, by była krótka. Będzie ona krótka dlatego, ponieważ jak zapewne Państwo słyszą, mam zmieniony głos. Chorobowo przeziębiłem się. Przeziębiłem się znaczy się. Przyczyną tegoż przeziębienia, jeśli to Państwa interesuje, jest kurs na prawo jazdy kategorii A, który aktualnie odbywam. Chodzi o to, że na przykład przedwczoraj byłem na kursie. Było bardzo gorąco, byłem w gorącej, w takiej grubej kurtce motocyklowej, w spodniach, no wiadomo, kask, pod kaskiem taka kominiarka, bo kask nakładam ich szkolny, bo oni tam mają głośnik, tak, przez który instruktor mówi. Zresztą to i tak nie działa, zresztą tak jak motocykl ma startą oponę, to, że tam jeszcze nikt nie poniósł śmierci, to chyba jest cud. Tak czy inaczej, po prostu się zgrzałem strasznie na placu manewrowym, a potem pojechaliśmy z instruktorem na miasto jeździć i podejrzewam, że mnie zawiało. Zresztą i tak podejrzewam, że miałem jakieś objawy, no może udaru to za mocne słowo, ale naprawdę już w którymś momencie byłem tak przegrzany, bo to nie ma tego wiatru, tak, który chłodzi. Na tym placu manewrowym to się jeździ bez użycia sprzęgła i gazu, po prostu puszcza się wszystko, on te 7 km na godzinę osiąga sam z siebie i niestety nie ma chłodzenia, no i coś chyba się stało, tak, i serce zaczęło mi bić strasznie szybko, jakiś słabo się czułem, no to wszystko jest po prostu, powiem Państwu, o kant dupy potłuc, ale muszę ten kurs zrobić, 6 godzin mam już za sobą. Zostało jeszcze kursu obowiązkowego 14 godzin, z czego 3 godziny będą takie, że jedziemy w 2 osoby do Rzeszowa, tam gdzie odbędzie się egzamin. Czy to jest takie, że ja jadę z instruktorem samochodem, a przed nami jedzie gościu na motocyklu, który też tak jak ja się uczy, i potem w Rzeszowie ja się przesiadam, on idzie do samochodu, ja sobie godzinkę jeżdżę po mieście, potem ja idę do samochodu, on jeździ godzinkę po mieście. Łącznie to trwa 6 godzin i powiem Państwu, ja nie wiem jak ja to wytrzymam, czyli każdy z nas 3 godziny ma zabierane. No to jest konieczne, żeby poznać w ogóle tamte drogi, gdzie są znaki stop, gdzie są strzałki, gdzie trzeba się zatrzymać. To trzeba poznać, żeby zdać egzamin, natomiast nie wiem jak ja wytrzymam 6 godzin poza domem, tak naprawdę to będzie więcej, bo wyjazd, tam do szkoły trzeba dojechać i tak dalej. Nie wiem jak to będzie, ostatnio Państwu opowiadałem, że gościu, to chyba kolegom opowiadałem, nie Państwu, chociaż Państwo też są, można by powiedzieć, moimi koleżankami i kolegami, instruktor opowiadał, że jeździli z gościem, byli 5 godzin, no i on tak słabo mówi, że musi się napić, że on już dalej nie idzie. Krótko mówiąc się okazało, że on przed wyjściem nie chciał nic pić, jakoś tak było, żeby nie sikać, no to wiadomo, normalna sprawa i 5 godzin było ogólnie w korkach, w upale i on, słuchajcie, 7 godzin bez płynów był gościu. To jest cud, że on gdzieś tam przytomności nie stracił albo tym motocyklem gdzieś nie wleciał. No ale to tak się na luzie to wszystko traktuje. A, jedź pan tam na miasto, tak? Słuchajcie, ja 3 sezony przejeździłem jednośladami i naprawdę miałem bardzo poważne problemy z jazdą. Po mieście tą dużą, ciężką Yamahą, to jest chyba Yamaha MT. Nie wyobrażam sobie, że jakbym nigdy nie miał do czynienia z motocyklem i na pierwszej lekcji miałbym na miasto wyjechać. Dla mnie to jest niewyobrażalne, dlatego że nawet jak Państwo pamiętają, 3-4 lata temu kupiłem pierwszy skuter, to była Honda SH125, wspaniała maszynka. To zanim wyjechałem na miasto, to tutaj po ogrodzie jeździłem chyba ze 4 dni. Jak wyjechałem na miasto, naprawdę byłem spękana, nie musiałem wciskać sprzęgła, zmieniać biegów itd. Naprawdę nie wiem jak to jest, jak ktoś nigdy nie jeździł, idzie tam na kurs, jak to się odbywa w ogóle. Motocykl, słuchajcie, jeździłem 2 sezony czy 1 sezon na skuterze, kupiłem motocykl i znowu musiałem ze 3 dni jeździć tutaj po ogrodzie, bo ja w ogóle ruszyć nie umiałem, tak? Sprzęgło puścić, dodać gazu, musiałem się tego nauczyć, a tu sadzałem cię na około 200 kg motocykl i sobie radź, tak? No nie wiem, może to jest w tym szaleństwie jest metoda, tak? Nie wiem. Tak czy inaczej wszystkie próby ogarnąłem, mimo 6 godziny robiłem slalom, przy 50 km na godzinę zrobiłem to, taki krótki slalom przy 30 km na godzinę trzeba się zmieścić chyba w 3,4 sekundy czy 3,5, to na początku nie dawałem rady, a później już spokojnie robiłem i to sporo schodziłem tam, no nawet miałem 3 sekundy z hakiem, także nie jest to jakieś trudne, tak, i kurs kategoria to świetna rzecz, bo powiem Państwu, jak to wygląda, jak już o tym temacie mówię, że dawniej kupuję gazety motoryzacyjne właśnie z motocyklami, lubię to czytać i taka myśl gorzka była we mnie, że nawet jakbym, nie wiem, wygrał szóstkę w Totka, chociaż nie gram w Totka, tam parę razy do roku i zawsze przegrywam, więc nawet gdybym miał jakieś super pieniądze, to nie jestem w stanie sobie kupić takiego motocykla. Znaczy kupić mogę, ale nie mogę na nim jeździć. No ktoś mówi oczywiście, że możesz jeździć, dostaniesz tam 500 zł mandatu. Nie, szanowni państwo, to jest bzdura. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku na drodze, nie daj Bóg komuś krzywdę zrobicie, to idziecie po prostu do więzienia za taki numer. A na przykład komuś uszkodzicie nowy samochód za 200 000, to płacicie mu kasę, bo fundusz gwarancyjny ubezpieczalnia się wypnie. Więc nigdy tego nie róbcie. W żadnych 125 nie kupujcie większych silników, tak, kupuje się większe tam 175-200 cm3. Nie róbcie tego, bo w przypadku wypadku konsekwencje będą straszne, możecie zbankrutować całkowicie, pójść pod most, nawet w niektórych przypadkach stracić mieszkanie. Naprawdę nie opłaca się to robić, trzeba mieć kwit i tyle. I zgodnie z prawem to zrobić, dlatego ja nie zamierzam kupować motocykla, zresztą nie mam na niego w ogóle pieniędzy, ale niech będzie tak, że będę miał te prawo jazdy. Kurs kosztował 1200 zł, to od razu powiem Państwu. Chcę mieć te prawo jazdy, chciałbym w tym roku, jak się uda, zdać i po prostu zamknąć ten temat. Niech będzie, za kilka lat może będę miał doła, zostawi mi dziewczyna jakaś fajna, kupię sobie motocykl, sakwy i sobie pierdolnę sobie się w podróż po Europie, bo już nie będzie mi na niczym zależało, więc sobie coś takiego zrobię. Ale będę miał kwit, w każdej chwili idę sobie, kupuję motocykl, rejestruję 2 dni i mogę sobie wsiadać, jechać gdzie chcę. Przejdźmy do tematu. Dobra, 7.34, napiszę to Państwu, tych, których to nie będzie interesowało, o motocyklach. Chcę Państwu powiedzieć, że mam do Państwa pytanie odnośnie streamów. Streamy, jak Państwo wiedzą, są systematycznie w niedzielę. Chyba że będzie jakieś zdarzenie losowe. Mam nadzieję, że u mnie infekcja krtani się nie pogłębi. Myślę, że to potrwa, ileś dni będę osłabiony, bo naprawdę się kiepsko czuję. Mam do Państwa pytanie. Ktoś tam miał do mnie jakieś wątpliwości, ktoś tam się zaczął awanturować, że ja nie szanuję ludzi, którzy dzwonią. Wiadomo, że telefony się urywają, non-stop ludzie dzwonią. Jak telefon nie dzwonił, to tylko wtedy, gdy włączałem, uruchamiałem tryb samolotowy. Więc mam do Państwa pytanie. Ktoś tam się awanturował, że ja nie szanuję dzwoniących, ponieważ przerywam to, co mówią, żeby podziękować za donate. No i z jednej strony ci ludzie jakby trochę racji mają, tak? No bo ktoś mówi, zaczyna ze mną rozmawiać, ja mówię stop, no i zaczynam tam dziękować, patrząc w kamerę, komuś to wpłacił pieniądze. I faktycznie mogłoby to jakoś tak, no, sprawiać wrażenie, że ja jakby nie szanuję tego, co ktoś mówi. Ale chciałbym, żeby Państwo poznali mój punkt widzenia. Poświęcając w niedzielę 6 do 7 godzin czasu, przy pierwszym streamie to jeszcze kilka godzin potrzebowaliśmy na to, żeby to zrobić, uruchomić, tam Tip Donation uruchomić i tak dalej. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak to działa, no ale się nauczyłem, tak, są jakieś tam poradniki na YouTube, to sobie popatrzyliśmy. Natomiast ja poświęcam około 6 do 7 godzin, po czym tego dnia jestem, już nie nadaję się do niczego, dlatego chodzę wtedy godzinę, półtorej z pusiem na spacer idę, bo po prostu no nie nadaje się do niczego, jestem tak zmęczony. Następnego dnia mam fatalne samopoczucie, no tak naprawdę 2-3 dni jestem wyautowany przez te ponad 6 godzin, jest to tak męczące, wpatrywanie się w ekran, rozmawianie tyle godzin. No niech Państwo zobaczą, co to znaczy cały czas być na wizji, być krytykowanym, być ocenianym z powodu wyglądu, tego co powiem. Oczywiście każde najmniejsze potknięcie to są ludzie, którzy się specjalizują w wytykaniu tych potknięć. bo to dla nich jest jedyna jakaś radość w życiu, że komuś tam wytknął coś, okej, nie ma problemu. Czyli tak, no jest stres, tak, no wiadomo, jest gorąco, tak, było ponad 30 stopni grubo, tutaj ja jestem na poddaszu, znaczy jestem na piętrze domu, on po prostu jest nieocieplony, wystarczy jeden dzień ciepła, to jest po prostu piekarnik, nie mam tu klimy, mam jakiś wentylator popsuty, stary, ale i tak bym go nie używał, bo hałas się wbija i przeszkadza bardzo w mówieniu, więc byłem w koszuli, pociłem się, jestem na wizji, ludzie mnie krytykują, ludzie patrzą jak wyglądam, ludzie słyszą każde moje odbicie, każde moje czknięcie, chociaż tego nie ma, no bo to wiadomo, ale to wiadomo, jak się pije cały czas płyny, no to tak jest. Cały czas jest jakaś krytyka, moderatorzy, czyli głównie Ania i Kłowadis, jeszcze raz im serdecznie dziękuję za modowanie, no to cały czas kasują kogoś, wiadomo, że hejterzy wchodzą, tak, no są jakieś teksty, a to, że kurwą jestem męską, musiałem minetę zrobić, żeby mi tutaj pozwoliła, najohydniejsze, najobrzydliwsze rzeczy, więc niech sobie Państwo wyobrażą, że ja jestem jak ta małpa w zoo, wystawiony przed kamerę, przed mikrofon, siedzę tutaj, tak, no próbuję coś zrobić i teraz jest to dla mnie jednak spore wyzwanie i logistyczne i zdrowotne przede wszystkim. Ja przez 2 dni mnie tak oczy bolą, bo to jest no 6 godzin się wpatrujesz w ekran, tak? Więc jakby ja wiem, że wszystkich trzeba szanować, wszyscy są równi, no ale musimy rozdzielić pewne rzeczy. Osoba dzwoniąca i co mi się nie podoba, dzwonią często osoby po kilka razy, a osoby nowe, które by chciały pogadać, ja bym je chciał poznać, no to nie mogą się dodzwonić, bo osoby, które już wcześniej no chcą sobie znowu pogadać 15 minut i ja z tym będę robił, będę starał się to zmienić. Chcę Państwu powiedzieć, że no zobaczcie jak z tymi telefonami jest. Dzwoni ktoś, ja myślałem, że to jest Pan Rafał, dlatego, że ja nawet nie mogę wpisać sobie imienia kogoś, kto dzwoni, bo jest non-stop, dzwoni na przykład kilkanaście osób, non-stop cały czas dzwoni. I natychmiast po zakończeniu rozmowy dzwoni ktoś następny, ja nie jestem w stanie zapisać sobie numeru, bo już mi to wszystko wywala, bo dzwoni ktoś następny. Nawet często nie jestem w stanie kliknąć ustawienia i tryb samolotowy, żeby ktoś nie dzwonił i już mi wywala, nie jestem w stanie nawet sobie zapisać imienia tego, kto dzwonił. Więc podzielmy ludzi, którzy mnie oglądają jakby na 2 obozy. Jeden obóz dzwoniących. Ja się cieszę, jak ludzie dzwonią. Poznaję nowych ludzi, są fajne historie nowe, tak jak dzwonił ten mężczyzna, którego spotkałem w Rzeszowie, tam sobie rękę podaliśmy, który mówił o tym koledze, który go uderzył w ucho z tyłu. No, emocjonująca historia, ja się tym, jak Państwo wiedzą, natychmiast podniecam, tak, bo to jestem emocjonalny. Ja się na tym wzbogacam, ja wzbogacam wiedzę, Państwo mają fajne historie, komuś mogę doradzić i myślę, że bardzo fajnie doradziłem, żeby żadnej zemsty nie robił, żadnych solówek, po prostu i tak tego człowieka dojadą wcześniej czy później. Los takich ludzi jest przesądzony. Ale są 2 obozy ludzi. Jedni są tacy, którzy mi coś odbierają. I ja to z chęcią daję, odbierają mi czas, energię, ja im coś doradzam, rozmawiają, jest fajnie. To są ludzie, którzy coś mi odbierają, ale nic od siebie nie dają. Ja nie mówię, może część z tych osób coś płaci, później i tak dalej, nie mam jak tego sprawdzić. Natomiast Państwo widzą, prosiłem kilka osób o bycie na Samiec Web, no to nie ma czasu, tu tego, czyli pogadać ze mną, pokazać się na antenie, ok, ale już zrobić coś dla mnie, założyć konto, ile to trwa, 2-3 minuty, no to już dla mnie tych 3 minut nie chcą dać. Ale pogadać 15 minut, jasne, bardzo chcą. Czyli widzicie, są osoby, które ja bardzo chętnie przyjmuję, odbieram telefony, ale są osoby, które zabierają mi moją energię, czas i coś ode mnie dostają. No tak czy nie? Tak. Jest drugi obóz ludzi, czyli ludzie, którzy mi wpłacają pieniądze za pomocą donate'ów. Oczywiście te donate'y, część z nich pójdzie na podatek, część z nich pójdzie na opłatę dla tej firmy Tip Donation za obsługę, ale to są ludzie, którzy mi coś dają. Ja za te pieniądze, których jeszcze nie mam na koncie, bo Tip Donation płaci dopiero po 15 dniach od założenia konta, ci ludzie, przepraszam, Szanowni Państwo, dla Państwa minęła sekunda, dla mnie trochę dłużej, musiałem po paczkę biec. Ale wracając do tematu, ludzie, którzy przesyłają mi pieniądze w postaci donate'ów, są to ludzie, dzięki którym ja sobie mogę zrobić zakupy, mogę zapłacić podatki, mogę zapłacić ZUS, żeby mieć ubezpieczenie, mogę sobie kupić ubranie, mogę sobie kupić coś do komputera, mogę kupić benzynę do samochodu. To są ludzie, dzięki którym ja mogę funkcjonować, dzięki którym mogę sobie książki kupić, moja wielka pasja, dzięki którym mogę sobie po prostu funkcjonować. Dlatego, gdy ktoś mi mówi, że okazuje brak szacunku ludziom dzwoniącym do mnie, no to zobaczcie, w jakiej ja teraz jestem sytuacji. Jeden człowiek mi coś odbiera z całym szacunkiem, bo ja się bardzo z tego cieszę, odbierajcie jak najbardziej, ale drugi człowiek mi coś daje. Czyli teraz, żeby okazać szacunek komuś, kto dzwoni 15 raz do mnie i na przykład nie chce nawet założyć konta na samiecweb, mimo że sam by później z tego fajnie skorzystał. Przecież pamiętają Państwo z tego streama ostatnią sytuację z tym samiecweb. I teraz ja mam nie podziękować komuś, kto mi wpłaca na przykład 100 zł, czy ponad 100 zł, czy nawet 20 zł, każdy grosz jest fajny. Aczkolwiek podkreślam, ja te streamy robiłem bez myślenia o pieniądzach. Ale mówię, jak wpadają dodatkowo, no to na pewno nie będę na to zły. No, zły, dobre. Więc no, jak mogę olać kogoś, kto mi daje możliwość opłacenia opłat, zapłacenia za to, żeby ludzie sobie mogli korzystać. Przecież ja z tego też żyję, dzięki czemu mogę pewien swój czas dać tym, których na to nie stać, więc ktoś może sobie pogadać, dostać za darmo radę. To jest właśnie dzięki tym, którzy płacą donate. Oraz dzięki tym, którzy płacą na Patronite, na forum, kupują książki, nagrania itd., itd. Dlatego tu mamy konflikt. Rozmawiam z kimś, wpływa donate, no i teraz co zrobić? Są dwie szkoły. Jedna, nie odpowiadać na donate, tylko słuchać kogoś, kto mówi. Druga rzecz, przerwać, tak jak to zawsze robię, podziękować za donate, wrócić do rozmowy i dzwoniący to rozumieją. Ja postanowiłem, że wybiorę bez względu na wszystko. Wybieram jednak przerywanie rozmowy i podziękowanie donatorowi, bo to jest ktoś, kto mi daje pieniądze, za które ja mogę sobie coś kupić, sprawić przyjemność. To jest ktoś, komu należy się szacunek, bo ten ktoś też zarabia pieniądze, może sobie zrezygnował z jakiejś przyjemności, żeby mi sprawić tę przyjemność. No to jak ja mogę dla kogoś, kto dzwoni za darmo, tak? On też, ta osoba dzwoniąca, wnosi wartość, bo jest stream, no wiadomo, że to jest jakieś show, więc to nie można powiedzieć, że to jest osoba, która nic nie wnosi. Wnosi, ale to jest osoba donator, która wnosi bezpośrednio, dlatego właśnie tak zostanie, bo na przykład jest tak, że ktoś, no była rozmowa, już nie pamiętam o czymś, ktoś mnie prawie 20 minut trzymał, ja już nie wiedziałem pod koniec, o czym jest mowa, no ktoś sobie po prostu chciał na wizji pogadać. Ja pamiętam te poprzednie streamy ze starego kanału, to był jeden człowiek, który rozmawiał po pół godziny, aż mdlałem pod koniec. No to jest pan, który lubi zadzwonić, tak, i tam, wymyśla różne rzeczy. No mniejsza z tym. Tak czy siak, ja to widzę w ten sposób i chciałbym się zapytać, jak Państwo to widzą, bo może jest jakieś rozwiązanie inne, którego ja nie znam, bo ja jestem początkującym streamerem. W związku z tym dla mnie to jest tak, no ktoś mógłby powiedzieć, że poczekaj, zbierz donate i potem podziękuj, ale czasami jest tak, że jak jest rozmowa 20 minut albo ponad 20 minut, a donate'ów wpadnie na przykład 20, musiałbym wchodzić na tą stronę, czytać, tam z donate'ami był problem, chcę Państwu powiedzieć, na pierwszym streamie zarobiłem 1500 zł bez tam 2 zł, to jest kwota po odjęciu prowizji. Natomiast Tip Donation obliczył mi, że z prowizjami 1100, a bez prowizji 970. No to ja pytam, no jakim cudem, tak? Przecież donate po donacie zwiększał sumę. Tak samo, no znaczy napisała do mnie pani z Tip Donation, żebym screeny zrobił. No ja mówię, proszę pani, no prawie 7 godzin to trwało, kilkadziesiąt donate'ów. No gdzie ja będę oglądał 7 godzin, siedział i robił screeny? Niech pani wejdzie na film, zobaczy końcową liczbę, no gdzie ja będę screeny robił, tak? No do tej pory mi nie odpisują, więc albo były jakieś lewe donaty, w co bardzo wątpię, bo to tylko przez PayPal jest podobno możliwe, a ja mam PayPal wyłączony, donaty przez PayPal, Natomiast coś u nich jest nie tak, no to tak wygląda, jakby na 530 zł chcieli mnie romnąć, a jeszcze plus prowizja ze 200-300, więc, ale zobaczymy, może jakaś pomyłka była, coś. No ale widzicie, no wszędzie są problemy, tak, no z Tip Donation wiem, że też często są problemy, ale może się jakoś wszystko wyjaśni. To są Państwa pieniądze, Państwo mi je dali, więc podejrzewam, że Państwo nie chcą, żeby jakaś firma sobie tak, jakiś milioner, właściciel sobie te pieniądze Państwa wziął, bo to były pieniądze dla mnie. No ale zobaczymy, jak to będzie. Przypominam, że jeśli nie będzie żadnych problemów, to w niedzielę o godzinie około 17 zaczynam streama w niedzielę. Ale to Państwa jeszcze będę informował, no chyba, że wystąpią jakieś sytuacje, które mi na to nie pozwolą. Więc zapraszam Państwa do jakby no powiedzenia, co Państwo o tym sądzą. Może macie Państwo jakiś lepszy pomysł, żeby nie przerywać dzwoniącym, jednocześnie donatorom okazać szacunek i podziękować za pieniądze. Także jestem otwarty na wszelkie sugestie. Z Panem Dobrym Bogiem, jeśli istnieje, chłop w dom, Bóg w dom i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Miłego dnia, pełnego sukcesów i radości. Oczywiście naturlich, jawol. Cześć.